Mariusz Bieliński. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Biegniesz. A niby co robię? Pewnie, że biegnę. No to dawaj. Co dawaj? No szybciej. Szybciej nie mogę. A do tej pory jakoś mogłeś. Najpierw to cię dogonić nie ma jak. A teraz nagle mówisz, że szybciej nie dasz rady? Teraz już za późno. Bo mnie gnało. Co? Nie wiem co. A na co za późno? Pytam, co to znaczy gnało? No wiesz, tak coś włazi w ciebie i taki głos mówi: dalej, dalej. W ciebie nie włazi? Nie. To czemu biegniesz? Bo uciekam, człowieku. Boisz się. A niech cię, chudy byk. I nigdy mi nie mów, że się czegoś boję. 3 dni już tak biegniemy przez nasz kraj. Nasz kraj jest długi i szeroki. Gdzie nie spojrzysz, wszędzie nasz kraj. Nawet jak w górę popatrzysz, w niebo, to od razu poznasz, że to niebo naszego kraju. Wielki jest nasz kraj i potężny. W innym kraju już dawno byśmy byli za granicą, a w naszym ogromnym kraju nie. W innych krajach to już nie ma granic. No co ty powiesz? A widziałeś, że nie ma granic? A byłeś w tych innych krajach? A widziałem, a byłem i nie ma granic. Aha. 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 Co aha? Że niby wszystko jasne? Że niby wszystko rozumiesz? Znam takiego jednego mądrale, co też wszystko widział i wiedział i wszędzie był. Nawet u siebie w dupie. I też ciągle mówił: aha, Kalajew się nazywał. Dureń z mojej wioski. A tam zresztą sami durnie. Jak się nazywał? Kalajew. Popatrz, ja też znałem jednego takiego, co... A, ale to nie ten. No tak, pewnie, że nie. Poza tym, ja go nie znałem. To znaczy znałem, ale nie chciałem znać. No ale znałem, ale nie chciałem. To tak jakbym nie znał. Nie zawsze zna się tych, których chce się znać. Nieraz zna się tych, których znać się nie chce. A nieraz nie zna się tych, których chciałoby się znać. Może ja też głupi jestem, ale to akurat chyba normalne. Racja. No i co? Co no i co? Chyba nie wyobrażasz sobie, że będę ci teraz opowiadał o mojej durnej wiosce i o Kalajewie. Nie trzeba. Tak w ogóle to pytałem, no i co zrobimy? Odpoczniemy. Jak myślisz, ile mogliśmy przebiec? Z 500 kilometrów? Nie, no tyle to chyba nie. A mogliśmy 500, a przebiegliśmy 224. Gdybyśmy mogli przebiec 500, to byśmy przebiegli. Skąd wiesz, że 224? No, tam stoi znak. Moskwa, 224 kilometry. A, niby tak, nie zauważyłem. Ale przecież nie biegliśmy cały czas tą drogą. To musi być trochę więcej, ale 500 to nie. A ty, o co ci chodzi? Nie, nic. Chcę tylko wiedzieć, ile mamy przebiegu. My? Coś ty się tego my uczepił. A co my mamy ze sobą wspólnego? Pobiegaliśmy trochę razem i tyle. Zatrzymaliśmy się, odpoczęliśmy. No to czas się rozstać. Ja w swoją stronę, ty w swoją. Ty w prawo, a ja w lewo. Albo odwrotnie. No to jak? Sasza. Co? Mam na imię Sasza. A co mnie to obchodzi? Po co mi to mówisz? Myślałem, że też się przedstawisz. A po co? Dobrze wiedzieć, z kim się biegło. I jak się przedstawię, to będziesz wiedział. Jak to było? Nieraz nie zna się tych, których chciałoby się znać. Pitu, pitu. To cześć. Cześć. Sasza, srasza. Cholera wie, dlaczego zaczął uciekać. Może rzeczywiście coś w niego wlazło. A nie wyglądał. To znaczy wyglądał, ale na co innego. Od razu mi podpadł. Wszyscy normalnie w adidasach, trampkach czy w mokasynach, a ten w pantoflach. Sznurowany. No i wypastowane były. Takie wysokie, do kostek. Zauważyłem, bo nikomu w oczy patrzeć nie chciałem, to patrzyłem w dół. I te buty widzę. I oczu oderwać nie mogę. Oho, pomyślałem, albo dupek, albo wariat.
I pewnie z lepszego domu. Chyba za głośno myślałem albo za długo. W każdym razie, zanim się zorientowałem, już stał przy mnie i gada. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, czy to transport do obozu? Zmierzyłem go od stóp do głów z pogardą. A ja tam nie wiem. Powiedziałem głośno, żeby wszyscy słyszeli. Bo po co miałem się narażać? Szczególnie tym, co po nas przyjechali. Spojrzałem na jednego przyjaźnie, a Sasza widocznie zauważył to moje spojrzenie, bo odwrócił się po chwili i podszedł do niego. Przepraszam bardzo, czy to transport do obozu? Do jakiego obozu? Pyta tamten spokojnie. Do obozu szkoleniowego w Jadowce pod Moskwą, dla poborowych mających udać się na front czeczeński w celu zwalczania wroga. Tamten zbaraniał. To chyba kapral był. Dwie belki miał na pagonach. Ale mogę się mylić, bo te belki mu się tak zwęziły, skurczyły tak jakoś. Wypierdalaj! Jak nie ryknie nagle! Aż wszyscy podskoczyli. Oprócz Saszy. Odwrócił się spokojnie i stanął w kolejce do autobusu. Też stanąłem. Za nim. Już miał wsiadać. Już jedną nogą na stopniu stał, w tych swoich butach, ale cofnął się nagle, jakby go coś walnęło w drzwiach. Odwrócił się i w nogi, jakby rzeczywiście coś go gnało. Może to wypierdala i dopiero teraz do niego dotarło. Właściwie to właśnie tak wolno mógł sobie iść, bo wszyscy patrzą, jak ucieka. Ja też patrzę, a nikt nic. Stój! Krzyczę. I rzucam się za nim. Stój! Dawaj! Stój! No zaczekaj! Miałeś iść w drugą stronę. Wowa jestem. Zdarza się. Coś jeszcze? Strasznie tu jakoś pusto na tej drodze. Strasznie czy pusto? Nic jeszcze nie jechało. Ani w jedną, ani w drugą stronę. No właśnie jedzie. Gdzie? Żartowałem. Siadaj. Zaczekamy. Może nas ktoś podrzuci. Wojsko czy milicja? Jakby co, to do rowu i nas nie ma. Albo zamkniemy oczy. Żartujesz? Nie. Dureń. Co? A ty wiesz, że nikt nas nie gonił? Nas? Jakich nas? Nie oglądałem się za siebie. Czemu ty właściwie zacząłeś uciekać? To znaczy, to coś ci kazało. Ten, co włazi w ciebie. Ten głos, co mówi dalej, dalej. Czy to ten kapral? Tak, tylko pytam z ciekawości. Głos. Akurat. Możesz nie wierzyć. Mam to gdzieś. To mówisz, że głos. Głos. I mówi ci, co robić. I wie, co robić. Wie. A jak się pomyli? Do tej pory się nie mylił. Zawsze wszystko się dobrze kończyło. Aha. A ja tak kurdeczkin nie mam. Żeby tak do mnie coś mówił, albo chociaż ktoś. Znaczy, ktoś to zawsze coś tam gadał, a najwięcej to ten mój Kalajew, flet złamany. Ale nigdy tak, żebym w to wierzył albo się słuchał. Bo komu tu wierzyć? Wszyscy kłamią i chcą cię oszukać. W szkole, jak jeszcze chodziłem, w telewizji. W telewizji to się wydaje, że sami mądrzy ludzie powinni występować, a oni pieprzą jak potrzaskani. Nawet to, co pokazują te niby reportaże czy wiadomości, to też nigdy nie wiadomo, czy to prawda. Ten mój Kalajew to raz zabrał mnie, żeby mi prawdę pokazać. I co? On mówił, że widzi, ale ja to tam nic nie widziałem. Przeziębiłem się tylko, żeby tak we mnie coś gadało, żeby tak do mnie gadało ze mnie, to może bym wiedział, może bym uwierzył, zrobiłbym coś, o czym bym wiedział, że tak się robić powinno, że tak trzeba, że tak jest dobrze. Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. Dajcie mi co? Kurdeczkin, przypomniało mi się. Co? Głodny jestem. Co ci się przypomniało? No, że jestem głodny. Ty to masz przeskoki. Jakie przeskoki? Od prawdy do brzucha. Nie mam żadnych przeskoków. Prawdy nie widziałem, a brzuch mam. Zwyczajnie głodny jestem i tyle. No, jak się dobrze rozejrzysz, to może znajdziesz trochę szczawiu albo pokrzyw. Dawaj pieniądze. Co? Pieniądze! Ty gnojku, to dlatego przylazłeś. A ja nie mam pieniędzy. Dawaj! Po co ci pieniądze? Chcę mieć twoje pieniądze. Będziesz musiał mi je zabrać. Uderzysz mnie?
Zaraz się przekonasz. Czekaj, przecież wiem, że nie uderzysz. A? Głos w dupę wewnętrzny? A żebyś wiedział. Chodź, zaczniemy jeszcze raz. No, bo nagle rzeczywiście usłyszeliśmy warkot silnika. I to przerwało naszą bratobójczą walkę, a kto wie, do czego mogło dojść, bo przecież... Szybciej! Od strony Moskwy nadjechał samochód. Ale wóz! Niezły samochód. Mercedes. Nowy i dobrze utrzymany. No to zatrzymał się i wsiedliśmy. Aha! Nawet nie musieliśmy machać. Sam się zatrzymał. Jakby to on chciał czegoś od nas, a nie my od niego. Obejrzał nas z góry do dołu i tak jakoś smutno się uśmiechnął. Machnął głową, wskazując nam tylne siedzenie. Chcę usiąść z przodu. No ale najwyraźniej on chce, żebyśmy usiedli za nim. No dobra. Ale się wleczę. Tak sobie siedzę i myślę, bo wjechaliśmy głęboko w las. Droga pusta, silnik się dusi, a my jedziemy tak drzewo. Las coraz bardziej gęsty, a my nadal drzewo. Facet ma ze 40 lat, jest dobrze ubrany i nie mówi ani słowa, tylko patrzy. W lusterko wsteczne patrzy, ale na nas, bo widzę przecież. Mnie przygląda się tylko chwilę, potem skupia się na Wowie, który kręci się nerwowo, jakby go miało rozsadzić. Jak ja bym miał taki samochód? Kupa forsy taki samochód, co? Jak ja bym miał taki samochód, to bym sobie pojeździł. Dałby pan poprowadzić trochę, co? Ładny ten wózek. Ja umiem prowadzić. A drogi był? Nikogo nie ma, tylko my. Kolega żartuje. Niech się pan nie przejmuje, to żarty takie. To bardzo miłe z pana strony, że nas pan zabrał. Kto inny to by się nie zatrzymał. Stoi takich dwóch na drodze, nie wiadomo skąd się wzięli, nie wiadomo co to za jedni. Może chcą okraść, bo mogliby przecież. Albo coś gorszego mogliby. Choć to się wydaje niemożliwe, facet jeszcze bardziej zwolnił. Panie, dokąd pan tak zasuwa? W głąb. Tyle tylko powiedział. A i tak na odpowiedź musieliśmy czekać dosyć długo, bardzo długo. I widziałem, normalnie widziałem, jak Wowie purszczają nerwy. A niech to szlak! To ja tak krzyknąłem. Ja, błogosławiąc i przeklinając jego wolną jazdę. Gdyby nie jechał tak wolno, Wowa by się tak nie wkurzał. Ale gdyby jechał szybciej, to pewnie bym nie zauważył. A tu normalnie drzewo. A między drzewami bar. Bar? Jaki bar? A tam... Jaki tam bar? No jak to nie bar? Że napisu nie ma? To jak ci nie napiszą, że las to las, to lasu też nie będzie? Co? Choćbyś się obijał o drzewa? No co, nie widzisz? A widzę. Kuchnia stoi, dym się unosi i grochówka pachnie. Ty... naprawdę pachnie. To chyba rzeczywiście bar. A dziadek przy kuchni z wielką chochlą w ręku patrzy na nas podejrzliwie. Chyba nie na nas. Chyba na tego w samochodzie. Bo my wysiedliśmy. Dzień dobry. Coś ty powiedział? Kiedy, proszę pana? No przed chwilą. Powiedziałem dzień dobry, proszę pana. A kolega? Kolega nic nie mówił. Jest głodny, ale na pewno też chciał powiedzieć dzień dobry. Szlak by to... Dlaczego? Piękna pogoda, świeże powietrze. Całkiem tu miło u pana. Tak? Nie zauważyłem. Właśnie szukaliśmy z kolegą miłego miejsca na posiłek. A pieniądze macie? A po ile ta grochówka? A ile macie pieniędzy? Czy cena grochówki jest uzależniona od ilości pieniędzy, jaką posiadamy? Tak. A co to za jakieś dziwne zasady? A moje, a co? Nie podoba się? Nagle Wowa podszedł do mnie i odciągnął mnie na stronę. Słuchaj, daj mu ile chce. No jak to? Jak mam 100 rubli, to miska zupy po 50, a jak 1000, to po 500? No, tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest? I kto to mówi? Ja. Zaraz, bo ja nie bardzo wiem, z kim teraz rozmawiam. Pogubiłem się. A co za różnica? Dawaj te pieprzone pieniądze! Spojrzałem na niego... na nich? A grochówka pachnie. Mam 200 rubli.
To postówię za miskę. No trudno może być. Proszę pana, dokąd prowadzi ta droga? Bo jakiś taki mały ruch tutaj i żadnych znaków nie ma. Ostatnio widzieliśmy tam, na skrzyżowaniu. Pokazywał, że do Moskwy 224 km, ale w drugą stronę. A w tę stronę to nic, no to dokąd ta droga? Daj mi skończyć. Ładnie tu. A teraz jak się najadłem, to już w ogóle pięknie. Zieleń, cisza, spokój. Jak na cmentarzu. No, trochę to niezręczne było. Takie można powiedzieć nie na miejscu. Zapadła krępująca cisza. O, Wowa skończył nareszcie. Niby taki głodny, a cedził tę zupę, jakby mu gardło zarosło. A może dlatego, że taki głodny? Ale wreszcie skończył. No. Przecież to żaden interes siedzieć tu na pustkowiu jeszcze tak w ukryciu. Nawet żadnej tabliczki pan nie wywiesił. Gdyby nie to, że jechaliśmy tak wolno, to nawet byśmy nie zauważyli, że pan tu jest. Tu zawsze wolno jadą. A to jest bardzo szybko. Ale opłaci się panu to, co? A, zależy kiedy. Na wiosnę i na jesień jest trochę lepiej, a to znaczy gorzej. Ale tak w ogóle to gówno, nie robota. Powinienem to rzucić. No to po co pan tu tkwi? A gdyby mnie nie było, to co byście zjedli? To była odpowiedź. Nie spodziewałem się takiej, zwłaszcza od niego. A gdyby mnie tu nie było, to co byście zjedli? Co jest? A tak jakoś zimno się zrobiło. Moja babcia, jak taki dreszcz ją przeszedł, to mówiła: oho, śmierć mnie powąchała. No dobra, pojedli, pogadali, starczy, idźcie już. Gdzie? Nie wiem, no skąd przyszliście? No ale gdzie? Pytałem pana, dokąd prowadzi ta droga, ale nie usłyszałem odpowiedzi. Tego, który nas podwiózł, też pytałem, ale powiedział tylko, że w głąb. Najlepiej wracajcie, skąd przyszliście. A skąd przyszliście? No a jak tak, to znikąd. Ta droga to jakiś skrót? Co? To wy na skróty chcecie? Na skróty? Na skróty to każdy by chciał. To nie powie nam pan. Chodź. Nie ma co z nim gadać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dziwny był ten dziadek. No ten z samochodu też nie lepszy. Ciekawe, skąd się biorą takie stare pierdziele. No, bo ja wiem. Co? Jeden nas podwiózł, a drugi dał nam zupę. No dał. Sprzedał. Ale mógł nie sprzedać. A mógł. Ale myślę, że było im wszystko jedno. Komu? No temu staremu i temu, co nas podwiózł też. Jak to wszystko jedno? 200 rubli to nie jest wszystko jedno. No, tak w ogóle było im wszystko jedno. A skąd wiedziałeś, że ten stary był na wojnie? Strzeliłem, żeby go wkurzyć. Bo u nas zawsze była jakaś wojna. I zawsze będzie. No to jak był młody, to pewnie był na wojnie. Pieprzone wojsko. Nienawidzę wojska. Na samą myśl mnie skręca. Nie chcę iść do wojska. Przecież nie idziemy. A gdzie my właściwie idziemy? No jak to? W głąb. A co tam jest? Idziemy sobie, powolutku, dookoła las, droga pusta, drzewa takie wysokie, że nawet głowy nie chce się zadzierać. No to tak, idziemy ze zwieszonymi głowami, bo patrzeć nie ma na co i nie ma też po co. To patrzymy na asfalt. Nawet równy dość, niewyjeżdżony. Patrz, koniec. No, koniec drogi. O kurdeczkin. Co? Chyba wiem, skąd biorą się takie pierdziele. No. To my. Tylko starsi. I ruszyliśmy w drugą stronę. Nie oglądając się za siebie, nie mówiąc ani słowa o tym, co zobaczyliśmy. Co teraz, dokąd? Jeśli do tej pory w głąb, to znaczy, że teraz na zewnątrz? Nie chodziło mi o twoje pieniądze. Kiedy? Jak udawałeś tego starego, czy wcześniej, jak chciałeś mnie pobić? Nikogo nie udawałem. A, czyli jak chciałeś mnie pobić. Jak wróciłem. Wróciłeś i chciałeś mnie pobić. Nie chodziło mi o twoje pieniądze. A o co? Nie rozumiem. No właśnie. Chodź.
No co, idziesz? Nie mogę się ruszyć. No jak chcesz, ja idę. Sasza, naprawdę nie mogę. Nie mogę oderwać nóg od ziemi. Czuję, jakby wyrosły mi jakieś macki i wbiły się w drogę. Cały czas się wbijają coraz głębiej. Może zapuszczasz korzenie? Co? Żartowałem. Korzenie? Sasza, to nie są żarty. Nie chcę tu zapuszczać korzeni. Nie tutaj. Nie chcę tu zapuszczać korzeni. No to chodźże wreszcie. Pomóż mi. Wyrwij mnie stąd, proszę. No zaraz, ty mówisz poważnie? Ty, rzeczywiście. Ja nie chcę tutaj zapuszczać korzeni. Nie tutaj, nie tutaj. Przestań się mazać. Nie zostawiaj mnie. No, dobrze, dobrze, trzymaj się, Boba. Szarpnij, Sasza, szarpnij. I co? Sasza, udało się. Udało się. Oh. Kiedyś się odwdzięczę. A, dobra, dobra, akurat. Szopki jakieś wyprawiasz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. A ten kierowca, ten młodszy, nie wyglądał, jakby mu czegoś brakowało. A jak wygląda coś, czego nie ma? Nie wiem. Myślisz, że też był na wojnie? Kto? O, ten młodszy. No nawet jak nie dosłownie, to na pewno w przenośni. Była taka wojna? Jaka? No, w przenośni. Chodź. Jest wojna w Czeczenii, mogła być i w przenośni. Myślisz, że dobrze idziemy? Przecież to jedyna droga. Tam już byliśmy, a tam... Co tam? Tam. No tam. Słuchaj. Ja nie mam ręki. Jak to nie masz ręki? Nie mam ręki. Weź nie opowiadaj bzdur. No zniknęła. Była, a teraz jej nie ma. Zobacz. Nie mam jej. Ty ją widzisz? Podejdź bliżej. No widzę. Nie mam nogi. Widzisz, że nie mam nogi? Widzę, że masz. To dlaczego się potknąłem, co? Druga ręka. Druga ręka. Nie mam drugiej ręki, Wowa, ja znikam. Znikam, popatrz na mnie. Czy ja mam twarz? Tylko nie oszukuj, czy mam twarz? Masz. A do kogo jestem podobny? No, bo ja wiem, pewnie do rodziców. Jesteś pewny, że jestem do nich podobny? No, nie wiem, przecież ich nigdy nie znam. Nie wiesz? Dobrze wiesz, tylko nie chcesz mi powiedzieć. Nie mam twarzy, prawda? Noga! Trzymam cię, trzymam cię! Jak mnie trzymasz, jak ja nie mam rąk? Ja cię trzymam, jednak trzymam. To znaczy, że ja muszę mieć ręce, po prostu muszę. Mam. Mam ręce, Wowa, mam ręce. Cieszę się, ale wolałbym, żebyś najpierw miał nogi i stanął na nich, bo mi trochę ciężko. Czekaj, spróbuję. Mam nogi. Mogę chodzić. Mam ręce i nogi. Twarz. Mam twarz. To w końcu do kogo jestem podobny? Nie ma go. Kogo? Tego starego. Tego od grochówki. A to jest to samo miejsce? To samo, tylko odwrotnie. Nie ma go. Śladu nawet nie ma. Wiesz co? Może on też był w jedną stronę? Jak to? No normalnie. Jak droga jest w jedną stronę, to i człowiek pewnie może być w jedną stronę. Taki kraj. Sasza, ja nie chcę być w jedną stronę. Wyjdźmy z tego kraju. Gdzie? Za granicę. Tam, gdzie nie ma granic. Ale gdzie? A co ci mówi twój głos? Warszawa, Berlin, Paryż, Londyn. A, rozgadał się ten twój głos. Londyn. No. Dawaj. Dawaj. Biegniesz! A niby co robię? Pewnie, że biegnę. No to dawaj! No co dawaj? No szybciej! Szybciej nie mogę. O, nie wygłupiaj się, przebiegliśmy dopiero ze 100 kilometrów. No to pewnie się starzeje. Ty rzeczywiście będziesz starym pierdzielem i to już niedługo. Zaczekaj, coś tu jest. Dobra, nic nie widzę. Przed chwilą był bar, ale to jakieś 100 kilometrów temu. Tu nic nie ma. Bardzo ciekawe liczenie czasu na kilometry. A o ile się postarzałeś? To taka przenośnia była. A ja idiota nie zrozumiałem. Ty nawet nie wiesz, co to przenośnia. Myślałeś, że to taki kraj. Przenośnia jest wtedy, jak dostaniesz w łeb i cię przeniesie na drugą stronę drogi. A gdzie idziesz? Na drugą stronę drogi. A po co? Tabliczka tu jest. Nic nie widzę. Na krzaku wisi i się buja, tak góra, dół, góra, dół, góra, dół.
prawo trochę. Jaja sobie robisz? Coś tu było napisane, ale już dawno zardzewiało, jakieś D albo P. Poszliśmy. Wleźliśmy w las. A dalej było już tylko gorzej. Wąska ścieżka zawiodła nas na jakąś polanę czy coś w tym rodzaju. No, nie wiem dokładnie, bo zaczęło się ściemniać. Widać było nędzne chaty, porozrzucane po obu stronach i mdły zapach jakiegoś zielska. To palony jałowiec. Jak się chce odświeżyć powietrze w domu, jak ktoś umrze. No wiesz, i trochę tak niedobrze pachnie. To bierze się kilka gałązek i podpala. Kto umarł? Pewnie my. Ha, ha, ha. Myślisz, że nas zabiją? Ale dziura. No. Jeszcze ci ludzie. Milczący ludzie wpatrzeni w nas jak wrona w gnat. To było porównanie. Porównanie jest wtedy, jak nie mówisz czegoś bezpośrednio, tylko tak trochę naokoło, przenosząc to, co widzisz, na coś, z czym ci się to kojarzy. A przenośnia? Ale dziura. To już mówiłeś. Ale dziura to jest przenośnia. Przecież widzisz, że to nie dziura, bo dziura to zupełnie co innego. Ale jak mówię, że dziura, to wiesz, o co chodzi i nawet się ze mną zgadzasz. Jeszcze raz powiedz, że to dziura, a nie wyjdziesz stąd żywy. Przecież nas nie rozumieją. A tego nie byłbym taki pewny. Poza tym wystarczy, że ja cię rozumiem. Nie rozumiem. Nie męcz mnie już, dobrze? A co ty się taki hardy nagle zrobiłeś? Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, Bowa, dawaj! Niezłego przyspieszenia dostałeś. Biegniesz? No, pewnie, że biegnę. To nie zostawaj w tyle. Teraz w prawo. Co? Skręcamy w prawo. A dlaczego w prawo? Przecież nie było żadnego kierunkowskazu. W prawo. Głos? Głos. No dobra, to w prawo. No to dawaj. Przecież biegnę. Ty, a tam w twojej wiosce, ten twój Kalajew, który to był? Nie przyszedł. Pewnie się bał. Sasza? No? Zaczekaj. No? Gdzie ty jesteś? Co? No tu. W mordę, a ty gdzie? Nie widzę cię. Zniknąłeś? A bardzo śmieszne. Tutaj jestem. A ty gdzie? Co to kurdeczkin jest? Chyba mgła. Mgła? No. W Anglii są takie mgły, w Londynie. Taka mgła, że można się zgubić. Ale my nie jesteśmy w Londynie. Widocznie do nas też już dotarła. Mgła z Londynu? Gdzie ty jesteś? Nie z Londynu, tylko nasza, krajowa, rosyjska. Gdzie jesteś? A co, stęskniłeś się? Powiedziałeś, żebyśmy biegli w prawo. Pobiegłem w prawo. To teraz mi nie znikaj. Raz już znikałem, wystarczy. Ale gdzie ty jesteś? No szukaj mnie. A, tu jesteś. Gdzie? Tylko mi nie znikaj. Ale ja cię nie widzę. Patrzysz mi w oczy i mnie nie widzisz? Nie patrzę ci w oczy. To komu? Czekaj, nie ruszaj się. Ty też się nie ruszaj. No dobra. O! A teraz jest nas dwóch. Jakich dwóch? No, ty i ty. No to niby gdzie ja jestem? Tu. Poszukiwany? Sasza Kukin urodzony. Nie widzisz, że to zdjęcie jest? Zdjęcie? A tak jak ty wygląda? Dureń. Bo to wszystko przez mgłę. Gęsta taka i płaska. Jak ty się nazywasz? Kukin? No bo co? Nazwisko dobre, jak każde inne. Ale Kukin? Taki, co chodzi i podgląda? No ty jak się nazywasz? A co cię to obchodzi? To ciebie szukają, nie mnie. W całej Rosji. Myślisz, że rozlepili moje zdjęcia w całym kraju? Właściwie to ja bym się na twoim miejscu cieszył. Zawsze chciałem być popularny. Ale w taki sposób? Sposób dobry jak każdy inny. Jak już się jest popularnym, to potem już wszystko można. Na przykład co? No wszystko. No ale co to jest wszystko? Wszystko to jest wtedy, jak możesz powiedzieć, że nie idziesz do wojska. No przecież to właśnie powiedzieliśmy. Ale nas za to rozstrzelają. Bo to się nazywa dezercja. Ustawią nas pod murem, na Placu Czerwonym, twarzą do Kremla, żeby prezydent... Twarzą do Kremla to tam jest, o. Twarzą do Kremla, żebyśmy mogli prezydentowi spojrzeć w oczy. Ty, a skąd wiesz, gdzie jest Kreml? No widzę. Tam jest Kreml?
Daleko? No tu zaraz, ale mgła jest, to nie wiem na pewno. Zarys jakby znajomy. Wowa, my chyba w Moskwie jesteśmy. Chyba? Przecież ty stąd jesteś. No a ty przecież też tu byłeś. Wysiadłem z pociągu i od razu mnie ze stacji no, wzięli tutaj. No pokazali gdzie iść. Gdzie? No tam, gdzie się spotkaliśmy, przy autobusach. Aha. Moskwa. Plac Czerwony. No. Obejrzyj się do tyłu. Po co? Zobacz, czy tam pluton egzekucyjny nie stoi. Gdyby nas złapali, to byśmy o tym chyba wiedzieli, nie? A bo ja wiem. Przesadzasz z tym plutonem egzekucyjnym. Przecież u nas nie wykonuje się egzekucji, a już na pewno nie publicznie. Nie ma się czego bać. No, nikogo nie ma. Na pewno? A ci? A to turyści. Z Londynu? Dlaczego z Londynu? No nie wiem, tak mi się skojarzyło. Mgłę przywlekli. Oni? A skąd? To my sami. Ich przecież nic nie obchodzi. Przyjeżdżają, nic nie rozumieją. Mówią pięknie, pięknie i wyjeżdżają. Dzisiaj ci, jutro inni. Ale właściwie co mają robić? Czy my, panie prezydencie, pozwalamy wtrącać się obcym w sprawy naszego kraju? Nie. Jesteśmy trochę tam zapatrzeni na ten zachód, panie prezydencie. Szczególnie tu, w Moskwie. Na tych dżentelmenów, na te lady, na tę całą arystokrację i demokrację. Ale jedyne, co nam się do tej pory naprawdę udało od nich ściągnąć, panie prezydencie, to mgła. Nigdy nie byłem w Moskwie. I nie masz się czym martwić. Jak nas ktoś rozpozna... Jak ciebie rozpozna. Jak mnie rozpozna, to nas od razu zakapuje i nas od razu złapią. To nie to, co tam u ciebie w twojej wiosce. Tu każdy każdego zdradzi za rubla. Chciałbym zobaczyć Moskwę. Nie ma po co. Jak to? Warszawę zobaczę, Berlin, Paryż, Londyn, a Moskwy nie zobaczę? Tu się nie ma gdzie ukryć. Twój głos wewnętrzny kazał ci skręcić w prawo? Głos? I zawsze ci na dobre wychodziło, jak go słuchałeś? Zawsze. To widocznie coś w tym jest. Poza tym, jak chcesz, możemy się zamienić. Jak? Normalnie. Ty będziesz Wowa, a ja Sasza i już. Przecież tak się nie da. Ty straszny muł jesteś. Ja muł? Ty, Wowa, ty. W życiu takiego muła nie spotkałem. Ani ja. W życiu takiego muła nie spotkałeś jak Sasza, Wowa. Sasza nie jest mułem. Pewnie, że nie jestem. Ja nie jestem. A Wowa jest. Nie jestem. No, widzisz, Wowa, to nie było takie trudne. Dobra, dobra. Podszedłeś mnie, zakręciłeś, zrobiłeś na chwilę wodę z mózgu. Ale nic to nie zmienia. Nic? Zaraz sprawdzimy. Gdzie jest to zdjęcie? No wziął moje zdjęcie. Zobacz. Widzisz? Sasza Kukin. Tu. Na zdjęciu. Ładne zdjęcie, nie? Sasza Kukin. To ja. No widzisz, chłopie? Widzisz? Nikt nas nie rozpozna. Ja jestem Sasza. Ty jesteś Wowa i już. No, to co my, kurdeczkin, teraz Sasza zrobimy? Drogi Wowa, zwiedzimy miasto, pójdziemy do muzeum, popatrzymy na... Do muzeum? A co to jest muzeum? Słuchaj, nie rób ze mnie wystraszonego idioty, dobra? Ja? A co? Ja tak chodzę? Ja się tak ruszam? Tak głupio gadam? A ja jestem nadętym dupkiem, co? A ja nie wiem, co to jest muzeum i wszystkiego się boję, tak? A do którego muzeum chcesz mnie, Sasza, zaprowadzić? I co tam, Sasza, chcesz mi pokazać? A tu wejdziemy, Wowa. Gdzie? Tu. Wystawa sztuki nowoczesnej. George Alzheimer odwrót. George Altamir. Nie wymądrzaj się, Wowa. Chodź. O kurdeczkin, Sasza. Tu są same lustra. Zobacz, jaki ze mnie wielkolud, Sasza. Chcesz być olbrzymem? To chodź tutaj. Ale mnie pokrzywiło, jakbym się zawinął na walcu. No chodź, Sasza, chodź. Zobacz, jakie z nas kurczaki. Każdy mógłby nas rozdeptać, nawet my sami. Co ty, Wowa, nigdy krzywych luster nie widziałeś? Nie. A czemu to wszystko takie pokrzywione, Sasza? Czemu takie chore? Czemu nikt nie pokazuje nas takimi, jacy jesteśmy naprawdę? A jacy jesteśmy naprawdę? Myślałem, że wiesz, Sasza. Myślałem, że wiesz. O,
A w tym lustrze jest nas trochę więcej. Zobacz. Ten to ja czy ty? A może chcesz być kobietą? Możemy być kim chcemy, Sasza. Mogę być kim chcę. Ale wystarczy, że się odwrócisz i już cię nie ma. Tam był plac Czerwony i Kreml. Tam Galeria Moskiewska, ogród zoologiczny. I wystarczy. Możemy już stąd znikać. Czekaj, Wowa, czekaj! Jeszcze jedno! Co? Zobacz! To mój dom! Nie. Co nie? Nie rób mi tego. Wowa, mój dom to mój dom. Nie da się tego zmienić. Nie da się. To co? Chyba teraz musimy już stąd wiać. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, biegniesz! A niby co robię? Pewnie, że biegnę. No to dawaj! Co dawaj? No szybciej! Szybciej, przecież biegnę obok ciebie. To może ja powinienem szybciej? Może. A może tobie się już nie chce, człowieku? A co ty gada? Masz dom kochających rodziców? To jest coś. To jest konkret, człowieku. Jest się czego trzymać. Po co chcesz uciekać? A ty masz źle. Własną ziemię, rodaków, kulturę. To jest idea, człowieku. Jest się czego trzymać. To co? Zatrzymujemy się, człowieku? Odkąd zaczęliśmy biec, człowieku, nie mamy już odwrotu. My się, człowieku, nie możemy już zatrzymać. Dopiero tam, za granicą. No to dawaj! Nie ma po co. Jak to nie ma po co? Sam mówiłeś, człowieku. Dawaj! Stój! No co? To już tu. Tu jest zagranica? Tu jest granica. Nie widzisz? Światło mi w oczy świeci. I tam za granicą jest już zagranica? No. A skąd tu tyle ludzi? Oni tu pilnują, żeby tacy jak my nie zwiewali. Naprawdę? Oni wszyscy? A sami nie uciekają? Pilnują siebie nawzajem. Aha. To co robimy? Trzeba się wycofać. Zwariowałeś? Trzeba się wycofać i spróbować w nocy. Ściemnia się. Jeszcze za wcześnie. Już moglibyśmy być po drugiej stronie. Albo leżeć zastrzeleni. Na granicy strzelają? A co myślałeś? Sasza. No co? Wiesz, Sasza, właściwie to dobrze się stało. No, pewnie, że dobrze. A co? Że jesteśmy ze sobą. No, to też dobrze. Pewnie, że dobrze. Znamy się. Nie musimy się z niczym przed sobą kryć. Nie musimy niczego udawać. Możemy być sobą. I będziemy sobą. Już zawsze. Od tej pory do końca życia będziemy już tylko sobą. Tylko sobą? Aż sobą, Wowa. Aż sobą. Nie będziemy starymi pierdzielami. Nie będziemy. Cii. Przecież jestem cicho. Widzisz coś? Spokój. Widzisz spokój? Ha, ha, ha. No to chodź. Przecież idę. Skąd będziemy wiedzieć, że to już? Nie mam pojęcia. Przecież byłeś już za granicą. A myślisz, że co? Że tam jest inna ziemia, inne powietrze, inne słońce? A co jest inne? Życie. To po życiu poznamy, że już za granicą? Po życiu. Ale to chyba nie tak szybko. Chyba nie. A co mówi twój głos? A, to niewiele mówię. Cicho! Stój! Co? Padnij! W nogi! Stać! Padnij! Nie ruszać się! Nie ruszać się! Nie ruszam się! Nie ruszam się! Powstań! Do wozu! Przysiad! No i tyle. Tylko tyle. I aż tyle. Siedzimy w ciężarówce. Sami. Jedziemy. Sami. Daliśmy się podejść. Komu? Życiu. Kalajew by nas wyśmiał. Mówiłeś, że jak zaczęliśmy uciekać, to nikt nas nie gonił. Kiedy? Na początku. No tak. Myślę, że wiedzieli, że nas złapią. Myślę, że wiedzieli, że nigdzie nie uciekniemy. Mówiłem ci kiedyś, że w innych krajach to już nie ma granic. No. Zawsze są jakieś granice. O co ci chodzi? Gadaj jak człowiek. Żartowałem z tymi granicami. Są.
Gówno, prawda? Ty... Co ty tam widziałeś? Gdzie? No tam, na końcu drogi. A, jak poszliśmy w głąb. No. Nic. Co? Nic. I tego się tak przestraszyłeś? Bo to była zupełna pustka. Nicość. Czarna dziura, otchłań. Nic. Aha. A ty co widziałeś? No, bałeś się nie gorzej ode mnie. Ja? Ja się bałem? Co nam zrobią? Pod sąd. Ale co nam zrobią? Nie wiem. Rozstrzelają nas? Pewnie tak. Świta. Świta. Pamiętasz, co sobie wczoraj obiecaliśmy? Pamiętam. Że będziemy z sobą. Do końca życia. Tylko sobą. Aż sobą, Sasza. Aż sobą. Sasza. Boję się. Ja też. Dawaj! No już, pod drzewo! Stój! Odwróć się! Możesz zasłonić oczy. Nie chcę. Ładuj broń! Cel! Od razu dali mnie na pierwszą linię. W nagrodę, jak powiedzieli, za wzorową postawę. Od razu dali mnie na pierwszą linię. Za karę, jak powiedzieli. Za brak zaangażowania. Front to front. Wojna to wojna. Wybiliśmy ich do nogi. Wielu zginęło. I teraz chodzę sam i panuję. I teraz chodzę sam. Mam wrażenie, że cały czas ktoś obok mnie coś gada. Mam wrażenie, że ktoś ciągle za mną łazi. Przestań wreszcie! Kto tu jest? Kto tu? Wowa? Sasza? To ty? Wowa! Sasza! Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Nie wiem. Ten Fiut Kalajew to przewidział. Zawsze mówił, że to tak się skończy. No ale twój głos wewnętrzny był przekonany, że będzie dobrze. Zabiłem kolegę z drużyny. Chciał uciec. Złapali go. Powiedział, że nie weźmie broni do ręki. No to mówią do niego, na nic się nie przydasz. Chcesz, żeby inni zrobili to, co ty? Musimy dać przykład. Kazali go postawić pod drzewem, nas ustawili naprzeciw i mówią strzelać. Strzelać, bo jak który nie strzeli, to cała drużyna stanie pod drzewem. Ładuj, cel, pal. Mierzyłem mu w serce. Nazywał się Aleksander Grusza. Wiesz, że ja do wojska poszedłem na ochotnika? Gdybyś nie strzelił do tego Gruszy, już byśmy się nie spotkali. No tak. Wiesz, dlaczego pobiegłem za tobą? Kiedy? Na początku. Na samym początku. No? Nie chciałem uciekać. Chciałem cię złapać i przyprowadzić z powrotem. Pomyślałem sobie, dlaczego taki dupek miałby się wymigać? Chciałem cię przyprowadzić z powrotem. I tak trafiliśmy tutaj. To znaczy tam, gdzie mieliśmy trafić. No tak. Ale nie żałuję, że uciekałem. Ja też nie. Dawaj! Zobacz, Wowa, widzisz to? Widzisz tam w dole? No, kapitalne. To jakby mieć całe nocne niebo u stóp. Tam, widzisz tam? Wielki wóz. Rusza się nawet. Gdzieś pędzi. A tam? No co? To naprawdę takie piękne. No. Nie widzę. Czego nie widzisz? Czego nie widzisz? Mam słaby wzrok. Od kiedy? Stało ci się coś? Odkąd pamiętam. Na komisji mówiłem im o tym. Zaświadczenie nawet przyniosłem. To powiedzieli, że pewnie sfałszowane i na nowe badania mnie wysłali. APRW. Za każdym razem pudło. Tylko jedną największą
Tere odgadłem. A lekarz mówi, bo to wojskowy był, z wykształcenia ginekolog podobno. I on mówi do mnie: no i dobrze, wzrok jak trzeba. Tak szczegółowo to nic tam nie musisz, chłopcze, oglądać. Ten, co go zabiłem, to Czeczeniec był. I sam chciał mnie zabić. Mówię ci, że chciał mnie zabić. Nie miałem wyjścia. Poszedłem się wysikać, tak. Normalnie, parę metrów od obozu. Nie wziąłem broni, a on rzucił się na mnie. Nawet nie wiem, skąd się tam wziął. I wrzeszczał coś. W ogóle go nie rozumiałem. W ogóle go nie rozumiałem. Zmasakrowałem mu nożem całą twarz. Jak on strasznie charczał. Jak charczał. Dobiłem go. Podrżnąłem mu gardło. Z litości. To nic, że nie widzisz. Tam w dole to pewnie jakaś bomba wybuchła. To nawet dobrze, że tego nie widzisz. Ciekawe, czy Bóg mnie widzi. Może On też ma słaby wzrok? Źle postawiłeś pytanie. Tak? A jakie powinno być? Czy ty widzisz Boga? No, przecież mówiłem ci, że mam słaby... A ty widzisz? Nie widzę. No widzisz. To może trzeba krzyczeć, żeby chociaż usłyszał. No. No! O Boże! Sasza! Sasza, co ci jest? Dostałem! Wowa, dostałem! Co? Gdzie? W brzuch, Wowa! W brzuch! Pokaż, gdzie? O Boże, Sasza! Boli mnie, Wowa! Boli! Czekaj, Sasza, czekaj, czekaj! Ja nie mam... Masz apteczkę? Nie dali nam! Boli! Rękami zakryj, trzymaj! Trzymam, Wowa, trzymam! Wrzucę cię na plecy, przycisnę i zatamuję! Gdzie mam iść, gdzie? Dawaj, Wowa! No dawaj! Gdzie? Dawaj! No i niosę go i biegnę z nim na plecach, a ten skurczybyk ciągle syczy mi do ucha. Dawaj! No dawaj, Wowa! Wowa! Co? Wowa, ja nie mam ręki. Co ty gadasz? Przecież jest! Zaczekaj, Wowa. No stój! No? Połóż mnie, Wowa. Chcę odpocząć. Odpocząć? Połóż mnie, Wowa. Tylko sieć tak zgięty sieć, to zatamujesz. Dobrze, Wowa. No, dobrze, Wowa. Ja nie mam nóg. Masz, przecież widzę. I twarzy nie mam, twarzy. Sasza! Łap mnie, Wowa, łap mnie. Sasza! No co jest? Jesteście tam! Wiem, że tam jesteście, skurwiele! No strzelajcie! Tu jestem! Nie chowam się po krzakach! Stoję i czekam na was! To ja, Wowa Kalajew! Tak! Nazywam się Kalajew! Wołodia Kalajew! A wy? Kim wy jesteście? Pokażcie się, skurwiele! No! Na co czekacie? Strzelajcie, no! Gdzieś tu dostałem. W czoło, czy może koło oka? Nie wiem dokładnie, bo całą twarz mam zalaną krwią. O, gdzieś tu. To wszystko stało się zbyt szybko. Zbyt szybko. Nie mieliśmy czasu, żeby być sobą. Byliśmy sobą tak krótko, że nawet nie wiadomo, czy to my. Byliśmy sobą tak krótko, że nawet nie wiadomo, czy to my. Sasza, ja nie mogę się ruszyć. Wiem, Wowa, wiem. To my już jesteśmy martwi, co, Sasza? Tak, ale nie przejmuj się. Może być gorzej. Jak to? Może się okazać, że jednak ciągle żyjemy. Nazywasz się Kalajew. No. Wiedziałem. A
ty naprawdę byłeś kiedyś za granicą? Mariusz Bieliński, Dawaj, dawaj. Sasza, Sebastian Domagała. Wowa, Mikołaj Klimek. Opracowanie dźwiękowe i realizacja, Paweł Chodyna. Reżyseria, Robert Walkowski.